Wow, widzowie, ale się wydarzyło. Raz, że nie ma tego wielkiego już budynku, ponieważ został zniszczony przez Mutant X, no i trochę też przez nas, dlatego że chcieliśmy go tam pokonać, ale powiem wam szczerze, że jakoś smutno na tym Palionowie bez nich. Oni jednak byli w sumie, jakby nie patrzeć, no to ponad pół roku, no gdzieś ile byli widzowie, z 9-8 miesięcy, coś takiego, 8 na pewno, 8 na pewno, ale wydaje mi się, że nawet mogło już dobić do 9. Czuję się mega dziwnie, no jestem przy ratuszu powspominać te dawne chwile, zobaczcie, zresztą jest tata hejtera, rozumiecie, jest tata hejtera, ciekawe czy coś dodam na TikToku, no raczej już nie, skoro go nie ma na Palionowie. Chyba, że może jakimś cudem się uratował. Chociaż ja też tak nie mogę mówić, widzowie, oni wyrządzili dużo złego, ale jednak hejter poniekąd był moim przyjacielem i chcąc, nie chcąc, traktuję go, widzowie, jako przyjaciela, no bo wyrządził krzywdę, ale ja nie jestem taki pamiętliwy i szczerze trochę tęsknię, no dziwnie mi dzisiaj było, dziwnie, na pewno, widzowie, w ogóle, wiecie co, może ten, dobra, zresztą, nieważne, wiecie co, idźmy do domku. Ja jestem po prostu wyczerpany tym dzisiejszym dniem, naprawdę, dużo, ale to dużo rzeczy się dzisiaj wydarzyło, na pewno nie spodziewałem się takich, ale z tych innych informacji, zanim przejdziemy do sedna, widzowie, chcę was poinformować, że na moim drugim kanale pojawił się świetny odcinek, dlatego jeśli chcecie i możecie, no to bardzo bym was prosił, abyście na niego weszli po obejrzeniu tego filmu, bo naprawdę pojawił się tam fajny odcinek, także was zapraszam. A teraz, widzowie, lećmy tutaj i zobaczmy. Co tutaj ciekawego? No nic, głowa Dave'a, tutaj donate, pamiętam go, Boże, to też w ogóle prawie rok temu, nie? A to co to jest? Tu jest jakaś Biblia, ale to chyba ją tu miałem, nie? Czy nie? Tutaj jest ten miodek w ogóle, aha, dobra, go tu zostawmy. Tu jest ta Biblia, co to jest za ten? Ostatnia wiadomość Techa w miejscu, w którym zostali uwięzieni Mutant X? O co chodzi? Ostatnia wiadomość Techa, Techa to chyba, że tata hejtera, nie? A gdzie zostali uwięzieni Mutant X? Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi w tej wiadomości i jestem ciekaw, kto mi ją podłożył. To wygląda jakby ktoś z chłopaków albo Milki mi podłożyła, bo... No bo kto mógł inny to zrobić? Chyba, że zrobili to... Nie mogli, bo byli uwięzieni. Ja przecież ja byłem. Czekajcie, może... Ja się zobaczę, czy przypadkiem nikogo tu nie ma. Czekajcie, coś tutaj jest w tej skrzynce? Nie. Bo wiecie co? Dla mnie to jest strasznie... Strasznie to dla mnie jest dziwne. Tutaj nie. Tutaj też nie. Ej, wiecie co? To jest mega dziwne, a ja nie lubię takich żartów, w szczególności, że tata hejtera i hejter, oni teraz już nie żyją. Boże, zobaczcie, ich biuro. Och, no widzowie, najchętniej to ja bym wspominał teraz, co się działo, jak oni byli. Ha, tu jest ten przecież pomnik. Ja te wąsy, które zrobiłem hejterowi, żeby mu uprzykrzyć życie. Jego łapka w dół. Tam jest w ogóle jego pomnik, akurat mi się świat nie renderuje, więc go nie widzicie. Ale było naprawdę dużo rzeczy. I teraz tak, widzowie. Muszę rozkminić, o co chodzi w tej wiadomości. Ostatnia wiadomość w miejscu, w którym zostali uwięzieni Mutant X. Czekaj, no uwięzieni zostali tam w tamtej paczce jakby. I gdzie jeszcze? Nie wydaje mi się, że gdzieś jeszcze zostali uwięzieni, wiecie? Ale to możemy sprawdzić, bo faktycznie oni gdzieś mogą... Nie, no ja na pewno wiem tylko, że to w ogóle podobno jest ten... To miało tylko zmylić X-a, z tego co słyszałem, więc to nie jest jakieś przydatne, a tak mi się wydawało w sumie, że to, tak mi się wydawało, że to jest pozycja X, ale no jednak nie była to pozycja X. Dobra, zbadajmy tamto miejsce, w ogóle bardzo dużo ostatnio było tu Armii X, chociaż ona chyba zniknęła wraz z Mutant X-em, z tego co widziałem, bo już nie widziałem odkąd umarł, nie? Ale to widzieliście pewnie u Paliona, no smutna sytuacja, czekajcie, tu gdzieś było wejście, okej, okay, jest tu wejście. Och, tutaj byli, nie? Bomba wybuchnie za 2 godziny. To ważna informacja, tata hejtera. No i co? I tutaj nic nie ma. Czekajcie. W miejscu, w którym zostali uwięzieni Mutant X. No dobra, no jestem w tym miejscu, ale jakby nic tutaj nie ma. Nic, dosłownie. Czekajcie, może tutaj za ścianą? Nie, no tam nie może, bo tam już jest wyjście jakby. A tutaj? Nie, no tutaj jest ten obsydian. To wątpię, że za obsydianem coś będzie. No w sensie mogę to sprawdzić, ale nie wydaje mi się, że coś może tutaj być. No obstawiajcie. No ja obstawiam, że tutaj nic nie ma. Ale ta wiadomość... O, oj, tu coś jest. Ale jest strasznie ciemno. Dobra, czekajcie, wiecie co? Wejdźmy tu. I użyjemy zaraz potki na Night Vision, bo akurat mam... Czekajcie, ile ja w ogóle mam tych potek? Raz, dwa... O, ja w ogóle to jestem tak w te potki ubezpieczony, odkąd schodziłem tam na dół. Naprawdę.
mega dużo tych potek, a i w ogóle w większości właśnie podobał się ten skin, nawet chłopakom, bo pierwszy raz mnie w sumie widzieli z tym skinem, no i kurczę wam powiem, że no mi też, ja też się czuję lepiej z tym skinem, no fajnie, taki ładny cukierkowy, dobra, czekajcie, Boże, tu coś jest, ej dobra, teraz już nie gadajmy o bzdetach, bo tutaj naprawdę trzeba zobaczyć, dobra, Night Vizja. Okej, okay. I tak praktycznie nic nie widać, ale już jest lepiej. Ej, jest faktycznie, dobra, czekajcie, czy nikt mnie nie śledzi? Bo to może być też pułapka, a ja wolałbym się w pułapkę tutaj nie pakować. Nic tutaj nie ma, czekajcie, zniszczę to. Nie, okej, okay, dobra, nic tu nie ma, dobra, to ja w takim razie to odbuduję. I przeczytajmy, jeśli kogoś to interesuje, to znajdziecie to. Wskazówki, jeśli kogoś to interesuje, to znajdziecie to. Wskazówki macie za sobą. Czeka tam ostatnia wiadomość? Ej, to wygląda jakby była jakaś wiadomość od taty hejtera, bo to są jego kolory. Nie widzę tu żadnych kolorów hejtera. Widzowie, czy tata hejtera przed... Ja! Tata hejtera przed śmiercią chyba zostawił nam jakąś wiadomość, tylko teraz jak ją znaleźć? Wskazówki macie za sobą. Czeka tam ostatnia wiadomość. Dobra, to wiecie co? Wskazówki macie za sobą, tylko czekajcie, muszę to rozplanować, ma za sobą, czyli tu, ale tutaj nic nie ma, jest obsydian, chyba, że tu chodzi o obsydian, albo chodzi o to, bomba wybuchnie za 2 godziny, to ważna informacja, tata hejtera i hejter przeżyją, dobra widzowie, więc mi się wydaje, że tu chodzi o tą bombę taty hejtera i gdzieś ta, o ja, skończyła mi się elytra. Ej, dobra, wiem, że to, co zrobię, jest niemiłe, ale przepraszam, ale muszę to zrobić. Milki, przepraszam, ale potrzebuję twojej elytry, ponieważ mi się skończyła, ale obiecuję, że oddam, tylko tak, teraz jeszcze sobie zjem, żeby nie zginąć, ale w ogóle fart, bo jakbym zginął, to by była masakra. Lećmy do tej bomby i musimy się, widzowie, dowiedzieć jak najwięcej informacji i znaleźć przede wszystkim tą ostatnią wiadomość, chyba, że to nie jest ostatnia wiadomość i to też może być pułapka. Ale ktoś mi zostawił to, tylko kto mi to zostawił? Dobra, czekajcie, gdzie ta bomba była? Ta bomba, ona chyba była tędy, nie? Tędy chyba. Dobra, tędy się bodajże wchodziło, już zapomniałem, szczerze, zapomniałem. Dlatego nie chcę też kłamać, ale dobra. Cyk, dobra. O kurde, 2 serduszka. Dobra, to nie, to chyba nie jest to miejsce. Czy to jest to? Dobra, zresztą zaraz się okaże. Nie będziemy ten. O Boże, jaki to jest. O nie. Co jest? Ile mobów? A masz. Dobra, nie trafił. Dobra. Głupi szkielet. A masz, dobra. O nie, nie chcę zginąć, dobra, serduszko, wow, o co tu chodzi w ogóle, aha, tu chodzi, że bomba wybuchnie na Palionowie, okej, to w ogóle jest stara mapa, bo tutaj jeszcze jest śnieg, jak ja byłem, w ogóle to jest najlepsze, nie, że to jest śnieg, gdzie to były początki w ogóle tego wszystkiego, co tu jest to, chociaż, znaczy to jest stara mapa, bo ten tor gokardowy, czy co to się nazywało, no to już w sumie było. A tutaj są w ogóle ten, więc dziwne, bo to wygląda na starą mapę, bo tutaj widać ten obrzeg, a dobra, nieważne, wiecie co, my się teraz nie zajmujmy takimi bzdetami, tylko idźmy i spróbujmy znaleźć tą informację, jeśli chodzi o tatę hejtera. O, dobra. O Jezu, ile tu jest mobów. Dobra, widzowie, wiadomość od taty hejtera, idziemy ją znaleźć jak najszybciej. Zabezpieczenie, tylko jeden guzik otwiera, dobra, ja pamiętam, że to był ten, bo mi mówił Dave, okej, okay. I co tutaj jest, bo tutaj nie widzę, tutaj są rebusy, chyba, że tutaj może coś jest, albo tutaj, okej, okay. Tutaj jest czerwony blok, może czerwony, czarny blok, więc to chyba na pewno tu, kurde, przydałoby mi się jedzenie, i dobra, wchodzimy tutaj powoli, widzowie, ej, faktycznie coś jest, co to jest, dobra, czekajcie, czy nikogo tu nie ma, tu jest w ogóle pełno, pełno tego, wiecie co to jest, nie wiem, czy ja mogę to mówić na YouTubie, dlatego wolę tego nie mówić, ale wy wiecie raczej, co to jest, dobra, tata hejtera pożegnanie, ej, nie, widzowie, tu jest płyta pożegnalna taty hejtera, nie, to jest jakaś, to jest niebywałe, dobra, wyjdźmy stąd, musimy odpalić to, musimy to, widzowie, jak najszybciej odpalić. Muszę wiedzieć, co tata hejtera powiedział w ostatnich swoich słowach. Boże, to jest przerażające. Dobra, czekaj. O Boże, głupi ten szkielet. O, nie chcę zginąć. Dobra, nie zginąłem. Lećmy. Boże, ja mam w ogóle 3 fajerwerki. Myk.
Dobra, i muszę widzowie teraz oszczędzać fajerwerki. Lecimy do Dave'a, bo Dave widzowie miał ten specjalne... No to, żeby po prostu odpalić to nagranie, on to miał. Kurde, nie wiem czy nie zginę. Dobra, ale w sumie jak zginę to walić. O, nie zginąłem, dobra. Dobra, tą jedną fajerwerkę zostawimy sobie, żeby polecieć do Dave'a. Widzowie, mamy nagranie taty hejtera, które nazywa się Pożegnanie. Czyli tata hejtera zostawił nam ostatnią wiadomość, ale ciekawe czy będzie tam też hejter. Dobra, lećmy to sprawdzić, widzowie. Jak myślicie, co będzie w tym nagraniu? To jest mega ciekawe. Dobra, tutaj było ten... Bo tutaj, ma gdzieś może tutaj ramkę albo coś w tym stylu, bo on tu wcześniej miał, żeby odpalić to nagranie, a teraz już nawet tego nie ma. Ej, a to nam się przyda, dobra, wiecie co? Nieważne, spróbujmy to po prostu... Boże, może tu jest, nie, tutaj nie ma, dobra, spróbujmy tu po prostu widzowie to wrzucić i zobaczmy, co tata hejtera powiedział na tym właśnie nagraniu. Cześć wszystkim, jeśli to teraz oglądacie, to najprawdopodobniej mnie już po prostu nie ma. To jest mój ostatni i w sumie pożegnalny film na Palionowie. Twierdziłem, że chcę tylko powiedzieć parę bardzo ważnych rzeczy. Że tata hejtera i hejter nigdy nie zginą, dopóki są w waszych sercach. Bywało lepiej, bywało gorzej, ale zamiana mutanta miała jakiś cel. Miała pojednać wszystkich palionowiczan w jedność. Aby każdy z nich był godzien poświęcić się dla wspólnego dobra. Mimo naszego kosztu, mojego i hejtera. Jeśli to oglądacie, to prawdopodobnie już nigdy więcej mnie nie zobaczycie na Palionowie. Nagrywam to kilka dobrych tygodni przed moją zamianą w mutanta. Ale jeśli wszystko się udało i poszło pod mojej myśli, to Palionowo wróciło. I będzie jak dawniej. Dziękuję wam, że ze mną byliście. A Renata, jeśli ty to oglądasz, to pamiętaj, że ciebie też dopadnę. Nara! Ej, dobra. Tego się nie spodziewałem. To było przykre. To było szczerze przykre. W sensie... On jakby... Nie wiem, czy on zdawał sobie sprawę z tego, co zrobił. Mam mieszane uczucia. Na końcu w ogóle wyzywał Renatę. To było dosyć śmieszne. Ale jednak... Przykre to jest. Szczerze, to było przykre i nie wiem, co mam o tym myśleć. Brakuje mi ich trochę. Brakuje mi ich trochę, widzowie, i to chyba zostawię to najchętniej właśnie w taki sposób. Trzymajcie się, widzowie. Cześć.